Sformułowanie Baby, you can drive my car w piosence, której dziś posłuchamy, zawdzięczamy Lennonowi, który tę, jak twierdził, erotyczną aluzję dołożył do zbyt jego zdaniem częstochowskich rymów McCartneya. W programie Briana Matthews Saturday Club zespół zilustrował rozmowę o niewydanym jeszcze albumie Rubber Soul tym właśnie utworem. Utwór z waszej nowej płyty. Który? Nie wiem, sami wybierzcie. Na przykład, pomyślmy... Baby, you can drive my car. Beep, beep. Okay. Eight Days a Week uchodzi za pierwszą piosenkę pop, zaczynającą się od odwrotności wyciszenia, czyli stopniowo narastającego podkładu instrumentalnego. Kiedy zespół męczył się z nią w studio 6 października roku 1964, początek utworu był jeszcze bardziej klasyczny. Okay, is it just me and you? One, two, three, four. Ooh. I'll try to remember, John, and if I don't, well, it's just too bad, isn't it? What?
One, two, three. Ooh. You're daft, guess. Oh, it's one of the four. One, two, three, four. Ooh. Tytuł utworu, podobnie jak w przypadku A Hard Day's Night, pochodzi z bogatego repertuaru nie zawsze w pełni zgodnych z gramatyką powiedzonek Ringo Starra. Oto wersja ostateczna, Eight Days a Week. Love me, love me, I ain't got nothing but love, babe.
Beatlesi od A do Z i Every Little Thing z roku 1964. Paul McCartney napisał ten utwór o swej ówczesnej narzeczonej, początkującej aktorce Jane Asher, którą poznał rok wcześniej. Dziennikarze, szczególnie amerykańscy, pytali go o nią przy każdej okazji. Czy jesteś zaręczony z Jane? Nie, to moja dziewczyna, ale nie jesteśmy zaręczeni, poślubieni ani rozwiedzeni. Nic z tych rzeczy. Podobno mieszkasz już w rodzinnym domu, Jane, to prawda? Jest tyle plotek na nasz temat. To wszystko bzdury. To moja dziewczyna. Jak jestem w Londynie, to wspólnie spędzamy czas i tyle. A czy Jane zagra w waszym następnym filmie? Nie. Beside her, people tell me I'm lucky. Yes, I know I'm a lucky guy. I remember the first time I was lonely without her. Can't stop thinking about her now. Every little thing she does for she loves me. Yes, I know that she loves me now. There is one thing I'm sure of. I will love her forever. For I know love will never die. Every little thing she does for me. Beatlesów dzieła prawie wszystkie. Dziś utwór z albumu Revolver uznawany za jedno z największych osiągnięć w karierze grupy. Mówi George Martin, producent nagrań Beatlesów i autor aranżacji oktetu smyczkowego w tym nagraniu. Eleanor Rigby to w całości dzieło Paula. Myślę jednak, że to współpraca z Johnem spowodowała, że zaczął pisać tak wyrafinowane teksty. Nie wiem, kim był Eleanor Rigby. Wiem za to, że ojciec McKenzie był początkowo po prostu ojcem McCartneyem, ale Paul nie był pewien, czy to dobry pomysł i w końcu to zmienił. Sam autor trochę krzywił się na nieustanne porównania piosenki z Yesterday. Tak naprawdę jedyną podobną rzeczą było użycie smyczków. Poza tym to kompletnie różne nagrania i różne kompozycje. Na pewno lepiej zaśpiewałem Yesterday, a Eleanor Rigby? Okropnie. Wydaje się, że Paul McCartney jest tej opinii dość odosobniony. Warto zauważyć, że stworzył ten niewątpliwie wybitny utwór w wieku zaledwie 24 lat. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream
waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Where do they all come from?